Na trasie tegorocznego spotkania motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim znalazła się Polska Szkoła Podstawowa w Suchej Górnej. Na drugim stopniu uczy się tu również wielu stonawian. Cieszyńskie spotkania motocyklistów organizuje Mirosław Węglosz z Kaczyc. Pomysł zrodził się podczas 6. motocyklowego rajdu katyńskiego. Rajdowcom z całej Polski chciał pokazać region górniczy, także po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego. W tym roku w programie było m.in. żwirkowisko Żywocice czy pomnik ofiar wojny w czeskim Cieszynie Kąteszyńcu. Program zapełniony. No dzisiaj jesteśmy tutaj, pojedziemy jeszcze do Stonawy, a potem do Zebrzydowic. Jutro natomiast mamy tam region górski, powiedzmy, taki okolice gór pozwiedzać. Najwięcej czasu motocykliści z całej Polski spędzili wśród uczniów polskiej szkoły i przedszkola w Suchej Górnej. Wsiadamy na motor. Proszę bardzo, za kierownicę. Kolejka się duża robi, tak? No robi się, robi. I się nie dziwię, bo to... Dzieci się zawsze interesują. No wczoraj żeśmy trochę włosili, tu raczej się boję, bo tu jest trochę mało miejsca, żeby pojeździć. Jeszcze na takim motorze nie jechałem. Myślę, że to jest chyba bardzo drogi motor i chciałbym kiedyś taki mieć.